tutaj są przedmieścia Melę. Jedziemy do Melę na Starówkę, ale to właśnie są takie typowe właśnie przedmieścia robotnicze. Melę to już jest troszkę dalej od Paryża, tak w porównaniu do klimatów warszawskich, to taki można powiedzieć, że to jest taki Wyszków, no może troszkę bliżej, no. W każdym razie we Francji tego typu duże wieżowce mają bardzo złą sławę. W każdym razie dla ludzi wychowanych w Polsce, gdzie właściwie no, w czasach Gierka no, zdecydowana większość Polaków mieszkała w takich blokach, jest to coś całkowicie normalnego, gdzie jest tam przekrój całego społeczeństwa i robotnicy, i inteligencja. No tutaj we Francji no to tego typu bloki mają właśnie złą reputację, jest to miejsce... Ja nie wiem, co to się stało właśnie w Rzymie. Ale z czym? Z blokami? Ja tylko pojechałam. A ja o blokach mówię, więc one są kojarzone właśnie tam celowo, była taka polityka właśnie skupiania biedoty w dużych blokach emigranckiej. Efekt jest taki, że jest tam ileś mnóstwo patologii, że są takie wieże mające 15 pięter, gdzie windy nigdy nie działają, trzeba chodzić po klatkach, na klatkach jacyś menele stoją, palą narkotyki, są to obsikane, niebezpieczne, no, takie są smutne właśnie efekty tworzenia takiego emigranckiego getta robotniczego. Więc tutaj właśnie kolejne bloki w Melę. Właśnie zbliżamy się bardziej do centrum miasta. No, jeszcze taka ciekawostka, mało ciekawa, że tutaj w okolicy jest właśnie taki pałac Fontainebleau, się to nazywa. Fontainebleau. Co? Fontainebleau. Więc no, była to taka znana siedziba Napoleona Bonaparte. Więc te Fontainebleau też żeśmy zwiedzili. No, a tutaj widać no, taką właśnie zboczenie Francuzów polegające na kaleczeniu drzew. To wszystkie drzewa tutaj no, zamiast normalnie rosnąć, to robią z nich takie właśnie no, nie wiem, dla mnie jest to chore, że te wszystkie drzewa są właśnie takie przycięte. Tak, nam zostało, sorry, że się przerywam, ale nie chcę no, czy... No to dawaj, nie... dawaj, parkuj. Zaczynamy zwiedzanie Melę. Jest to jakiś kloszer Saint-Barthélemy, czyli dzwonnica. Więc jest to dzwonnica, ale obok nie ma kościoła, więc jest to rzecz dziwna. Więc kontynuujemy zwiedzanie Melę. Byliśmy przed chwilą w ruskim sklepie, w którym kupiliśmy Prince Polo i biały ser. Prince Polo towarzyszy posłuży do zrobienia właśnie młotów i sierpów. To specjalnie dla superwizjera. A tutaj jakaś katedra. Więc jest to kościół świętego Aspesa, czy jak to się tam wymawia, no z XVI wieku, dokładnie 1505. Więc Melę, tak jak Paryż, jest nad Sekwaną i tak jak Paryż, centrum miasta, to jest właśnie wyspa, więc my się tutaj kierujemy w stronę wyspy, tam jest ta wyspa. A tam towarzyszy wielka niespodzianka, jest Che Guevara. Nie wiem, czy go widać, no ja widzę. Więc jest tam Che Guevara, obok plakatu z majem 68 roku, obok Michaela Jacksona, Boba Marleya. Che Guevara ma wybitne towarzystwo. Więc to jest dziwny obiekt. Wygląda to jak kościół, który jednak wygląda jak taka wydmuszka. Jest to gotycki z zewnątrz, czy tam romański? Nie, gotycki chyba. A w środku pusto. Ktoś ukradł witraże. Więc to jest właśnie ten kościół, w którym ukradziono witraże. Jesteśmy na wyspie Melę, historycznym centrum tego miasteczka. No ale wyspa już się kończy. Więc już tutaj jest drugi most, właśnie
Sekwana, z drugiej strony kończy się wyspa. Jak widzicie, towarzysze, są tutaj wszędzie flagi francuskie na znak właśnie Święta Narodowego. Tylko no, jest to rzecz dziwna, no to Związek Radziecki pokonał faszyzm i powinna tutaj zamiast flag francuskich no, siedzieć, wisieć flaga radziecka. Więc towarzysze, tu jest napisane, że za tymi murami w czasie wojny członkowie ruchu oporu byli właśnie torturowani. Widać, że to są mury przykościelne, więc gestapo wybrało sobie właśnie kościół na torturowanie ludzi. No, bardzo dobre miejsce, gratulujemy dobrego wyboru. Więc tutaj jest właśnie Sekwana w Melę. No, wygląda to ładniej niż w Paryżu, jest zielona trawka, nie czuć sikami.